Gmina Prudnik, położona na południu Polski w województwie opolskim, na pograniczu polsko-czeskim, swą granicą obejmuje obszar 12 tysięcy hektarów, zamieszkiwany przez blisko 30 tysięcy mieszkańców. Prudnik jako miasto powiatowe gromadzi na swoim terenie liczne instytucje samorządowe, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty oraz otoczenia biznesu. Tutaj znajduje się siedziba Euroregionu Pradziad, stowarzyszającego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju regionu wiele gmin Opolszczyzny oraz kilka okręgów Republiki Czeskiej. Od wielu lat Prudnik prowadzi współpracę partnerską z 5 miastami europejskimi: Northeim w Niemczech, Nadwirną na Ukrainie, San Giustino we Włoszech oraz Krnowem i Bochuminem w Republice Czeskiej. Miasto położone na pograniczu dwóch krain geograficznych, płaskowyżu Głubczyckiego oraz Gór Opawskich, stanowiących niewielkie, choć budzące zachwyt pasmo Sudetów Wschodnich, jest bramą w najpiękniejsze tereny Opolszczyzny. Tłem jest dla niego Kopa Biskupia, najwyższy szczyt Gór Opawskich. Prudnik to bogate tradycje oraz historia sięgająca średniowiecza. Miasto założone zostało w drugiej połowie XIII wieku u stóp średniowiecznej warowni zbudowanej przez czeskiego rycerza Woka z Rosenberga. Jednym z najstarszych zabytków jest pozostała po zamku kamienna wieża licząca 41 metrów wysokości. W jej wnętrzu znajduje się dawny loch głodowy, do którego prowadzi kamienna klatka schodowa. Kurdycja stanowi punkt widokowy. Do czasów współczesnych zachowała się wieża bramy dolnej, niegdyś jedna z dwóch bram wjazdowych do miasta. Zachowanym elementem architektury obronnej są też fragmenty średniowiecznych murów miejskich wraz z dwiema basztami. Kiedyś arsenał i więzienie miejskie, dziś siedziba Muzeum Ziemi Prudnickiej, prezentującego stałe ekspozycje związane z historią miasta. Centralny plac miasta ma formę prostokąta, a prowadzą do niego ulice wychodzące z naroży. Na jego środku stoi ratusz miejski z wieżą o wysokości 63 metrów. W narożach rynku znajdują się barokowe monumenty, kolumna maryjna, figura świętego Jana Nepomucena oraz fontanna. Tutaj odbywają się Dni Prudnika, dwudniowe święto młodości i muzyki oraz festiwal jazzowy, który mimo wyjątkowego charakteru jest imprezą plenerową, corocznie gości polskie i zagraniczne sławy gatunku. Prudnik, zwany przed wiekami miastem tkaczy i szewców, ma bogate tradycje tekstylne.
XIX wieku przemysłowiec Samuel Frenkel stworzył tu jedną z największych fabryk włókienniczych w Europie. Do dnia dzisiejszego zachowały się nie tylko zabudowania fabryczne, ale też wille należące do rodziny. Kilkuwiekowe tradycje włókiennicze Prudnika podtrzymuje utworzone tu Centrum Tradycji Tkackich. Elementem promocji prudnickiej tradycji jest organizowana corocznie wystawa twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Impreza gromadząca blisko 300 wystawców prezentuje dorobek kulturowy oraz dzisiejsze formy ochrony rękodzieła i rzemiosła. Przez Prudnik prowadzą szlaki turystyczne. Miasto przygotowało też ponad 30 km pieszych, rowerowych oraz konnych ścieżek turystycznych. Część szlaków i ścieżek rozpoczyna się w parku miejskim, który służy dziś rekreacji. Są tu korty tenisowe, kompleks boisk oraz plac zabaw dla dzieci. Tutaj organizowane są imprezy i turnieje sportowe. Atrakcją prudnickich szlaków jest sanktuarium świętego Józefa i klasztor Franciszkanów. Zbudowane na wzniesieniu Kozia Góra, związane z osobą prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To tutaj przebywał przez ponad rok internowania w latach 50. XX wieku. Dziś opiekujący się klasztorem zakonnicy udostępniają odwiedzającym cele, a w sali poświęconej jego osobie raczą gości historią tego uwięzienia. Wędrówkę ścieżkami wzbogacają dwie 15-metrowe wieże widokowe, miejsca odpoczynku i łowiska rybne. Schroniska młodzieżowe i gospodarstwa agroturystyczne proponują nie tylko dach nad głową, ale stanowią idealny punkt początkowy dla amatorów turystyki aktywnej. Z
300 dni na koni proponuje lekcje jazdy konnej, treningi sportowe, terenową jazdę konną, wycieczki bryczką i kuligi. Na jej terenie od ponad 30 lat odbywa się turystyczna impreza dla dzieci Rajd Maluchów. Zapraszamy na wędrówkę po miejscu intrygującym historią i zachwycającym przyrodą.